Dzień dobry, z kanapersami i zlejącym jajkiem. Lubisz jadzie takie lejące jaja? Nie wiem. A lubisz takie, jakie z białko niezrobione? Tak, Żółtko? no. Lubisz? Lubię surowe jajka. Ja właśnie lubię tylko takie, żeby nigdzie nie było białka surowego. Takie są idealne. No, przybyła nasza lodóweczka dzisiaj, jak Jolunia spała. Taka najzwyklejsza, najpuściejsza jeszcze. I tutaj zamrażarka. Także tak to wygląda. Jest większa o półkę niż tamte ostatnie, co mieliśmy. No i jest to beko, tak samo jak i nasza zmywarka. Także tak, spoko. Ładniej dużo wygląda niż myślałam, bo nawet jej nie widziałam, powiem wam, bo że tak jak mówiłam wam, zamawialiśmy online i zamawiałam ją na stronie AO. A strony AO, nie AO, a strony Direct Appliances zdecydowanie wam nie polecam, zwłaszcza obsługi klienta. Po tym, co się stało, mówiłam wam, że pani po prostu zupełnie jakby zignorowała ten fakt, że mamy tyle jedzenia. No, to było coś dla mnie, to było coś po prostu strasznego. Obsługa klienta, z jaką się spotkałam z tej strony, to po prostu była chyba najgorsza obsługa klienta ever. Także zdecydowanie wam nie polecam tej strony, chyba że macie jakieś, nie wiem, świetne doświadczenia, to kciuk do góry dla was, bo naprawdę u nas masakra. A i o, już kiedyś zamawialiśmy tą naszą, Boże, pralkę, właśnie tą zmywarkę, no i teraz wzięłam też tą lodówkę i nie wiem, tak żeśmy się pokusili na tamtą wyższą troszeczkę, tamta była z Hoovera, bo ona była wyższa, jeszcze miała jedną półkę, ale ta w sumie myślę, że nam elegancko starczy. Dobra, kochani, ja muszę się już szykować, bo już jest u nas godzina 13, dzisiaj jest poniedziałek, ja zaraz idę do pracy, dzisiaj, jutro idę do pracy. Cały czas z Radosławem tak troszeczkę żyjemy tym wczorajszym wypadem, jak pięknie tam było, prawda, Radosław? No po prostu nie możemy się nacieszyć i w ogóle się bardzo cieszymy, że pojechaliśmy. A ja się też zastanawiam, co zrobić z moimi magnesami. Nie wiem, czy chcemy je mieć na lodówce, chyba że to jest z boku. Ale tak mi się podoba taki czysty look, także nie wiem, co zrobić z magnesami. A jeszcze ostatnio dostałam magnes od znajomej z Bułgarii, bo byli w Bułgarii na takim 10-dniowym wypadzie i przywieźli też mi magnes. Dobra, ja się lecę szybciutko szykować, bo tak jak mówiłam, zaledwie 2 godziny do wyjścia. Buu. Skończył mi się tusz, żel do brwi, taki utrwalacz, także na szybko wyskoczyłam z Radosławem do Sainsbury's i wzięłam sobie ten taki z Maybelline, już go kiedyś miałam, wzięłam w kolorze Dark Brown. No niestety w Sainsbury's są tylko takie dostępne u mnie, przynajmniej marki jak L'Oreal, Max Factor i Maybelline właśnie. Także wzięłam kolor Dark Brown, bo ten, co był Light Brown, to był taki jasny, taki czerwonawy aż, że mówię nie, nie, ten będzie lepiej. No taki rudawy, taki w rudości jakoś mi podpadał. I powiem wam, mam jeszcze godzinkę do jedzenia, godzinkę do wyjścia do pracy. Dzięki Bogu, że Maj Radosław jest i Maj Radosław. Dzięki Bogu, że mój Radosław jest dzisiaj i jutro, także mnie zawiezie. To troszeczkę minutek sobie zaoszczędzę. Mój ukochany mąż wspaniały. A co, właśnie powiedziałam się jutro. Pojutrze nie, bo pojutrze już mam wolne, a teraz mam tylko 2 dni. No i jestem w Londynie. Ojej! Wjechał pan dziadek w ten krzaczek. Teraz pracuję tylko 2 dni i później mam środę, czwartek wolne, a później mam niedzielę pracującą, niestety. Ja mam wolne. Ty masz wolną niedzielę? No, ale to Te już. rodzice będą. Nie, jeszcze rodzice nie będą, rodzice A, no przylatują. to też mam wolną wtedy. No, już zaraz, już za tydzień będą rodzice. Radzia, normalnie szok. Dobra. I będą miesiąc w miesiąc. Miesiąc w miesiąc, Tak no co teraz miesiąc by sierpień mogą i teraz odjeżdżać. wrzesień zaraz, no super, co? Oby tylko pogoda była, Jak jak wyjadą była. i za 28 dni znowu będą. Jakby to tak jak w Polsce, żeśmy się widywali. Raz na miesiąc, nie? No, w No sumie nie, tak. trochę częściej niż raz na miesiąc. Także jedziemy, kończę te brwi. Jakoś tak nawet w miarę spoko dzisiaj moja cera wygląda, co? Tak mi się wydaje. Od tego Patrzę, wczorajszego. kupiliśmy lodówkę, a tu darmowa stoi. Tak, no. Widzicie, co wyprowadzili nam się sąsiedzi? Czekajcie, powiem wam to Idź już do w domu. tego. Tak, co mówiłam, to wyprowadzają nam się sąsiedzi, bo dwoje z Radosławem jesteśmy tak troszeczkę przerażeni, kto nam się wprowadzi, bo wiecie, jak to jest. Dobry sąsiad to dobry sąsiad. Nie, jak to jest? Tak, dobry sąsiad lepszy. Dobry sąsiad to dobry sąsiad. Dobry sąsiad lepszy niż pies, ale troszeczkę się boimy, no bo wiecie, jeden sąsiad może zepsuć wszystko. Jeżeli trafi nam się ktoś taki, jak mieliśmy na starym mieszkaniu, że robili o 3 w nocy imprezę, wyprowadzając wszystko, w ogóle wiecie, głośniki na dwór, to może skonam, ale myślę, że nie. Tutaj mamy takie osiedle, znaczy osiedle, no ten krąg taki jest. My jesteśmy tutaj na moci, także mam nadzieję, że nikt taki nam się tutaj nie sprowadzi. Magnesy, jak widzicie, już Radosław umieścił na nowej lodówce. A ja wam tylko chciałam pokazać, co sobie zrobię.
akurat były pieczarki te takie pocięte, także wzięłam te pocięte pieczarki, wzięłam kalafior świeży i wzięłam pastę z, to jest pasta, to jest makaron z, Boże, z czego to jest makaron? Z dyni piżmowej, tak? Tak, z dyni piżmowej. Także to sobie ugotuję razem z tą pastą, te pieczarki będą dla mnie jako mięso mielone i po prostu to zrobię sobie w sosie pomidorowym, dodam do tego tylko trochę ugotowanego kalafiora i dodam do tego, moi kochani, naszych świeżych pomidorków z ogródka, rwałam je. Te małe koktajlowe i mi wszystkie pękały. Chyba za wcześnie je rozrywałam. Także takie będzie moje, taki będzie mój obiad zarówno w domu, jak i do pracy. Także ja kończę szybko te brwi. Miałam sobie malować oczy dzisiaj, ale postanowiłam, fuck it, nic nie robię. Także idę sobie kończyć te brwi i biorę się za ten obiadek, bo już za minut 15 powinnam jeść. A jeszcze tak to Wam tylko powiem, że dzisiaj na twarzy mam właśnie już pierwszy raz użyłam tak na całości, bo tak sobie czasami gdzieś tylko, wiecie, próbowałam, czy mnie nie uczuli, ten kremik z Bobbi Browna i to jest ten Extra Repair Moisture Cream i powiem Wam, że troszeczkę może nie żałuję, ale była promocja na Bobbi Brownie, że był właśnie pełnowymiarowy ten krem, był ten krem nawilżający pod oczy i było takie serum ich witaminowe i wszystko kosztowało 45 funtów, czyli tyle, co kosztuje tylko krem do twarzy, no i tam troszeczkę. Także tak naprawdę to serum wychodziło za darmo i krem pod oczy praktycznie wychodził za darmo, albo nie, na odwrót. Kosztowało to tyle, co krem pod oczy, a reszta wychodziło za darmo, pełnowymiarowy krem i serum i troszeczkę się cały czas zastanawiam, czy nie wziąć, ale z drugiej strony moja Edytka będzie mi niedługo przysyłała te kosmetyki, bo Wam mówiłam, że kosmetyczka, do której chodzę, poprosiłam ją, żeby po prostu dobrała mi kosmetyki do mojej cery i żeby po prostu jej przysłała mi to, co uważa, że będzie dla mnie słuszne, ale kurde, taka dobra cena, bardzo rzadko się zdarzają takie promocje na Bobbi Brownie, jak są, to tak szybko są wykupowane, no ale zobaczymy, poczekam może, mam nadzieję, że jeszcze mi się uda poczekać, że dotrzymam po prostu z kremami, bo tak naprawdę to jest mój ostatni krem do twarzy, nic więcej nie mam. Nic, na noc stosuję taki olejek, balsam olejkowy z Decleo, a to sobie daję po prostu teraz na dzień, także mam nadzieję, że to mi starczy. A jak nie, no to może być znowu, pojawi się znowu jakaś promocja na Bobbi Brown, bo jestem po prostu zszokowana, jak bardzo mi one służą. No ale tak słyszałam, że czasami czym więcej świetu, tym lepiej dla niektórych skór i może widocznie jestem jedną z nich. Dobra, bierzemy się za to, zobaczymy zanim, zobaczymy jak to wygląda. Zaraz do Was wrócę z jednym okiem zrobionym, czy będzie jakakolwiek różnica. Tu chodzi głównie o utrwalenie brwi. No i tak jak myślałam, różnicy praktycznie nie ma żadnej. Mam tylko nadzieję, że po prostu utrwali mi to ten cień, bo o to mi chodziło, utrwalenie mi tego cienia. Był tester, ale jakoś nie zwróciłam uwagi na szczoteczkę, że ta szczoteczka jest taką kulką, także tutaj na końcu dosyć tak dziwnie to się robi, ale jakoś można je wyczesać. Troszeczkę, tak jak widać, troszeczkę mi ten cień zszedł jakby, ale tak fajnie i naturalnie to moim zdaniem wygląda. Także dobra, lecę z drugą brewką i wreszcie biorę się za ten obiad, bo no ile ja tutaj będę gadała i gadała. Dobra, bierzemy się za szybkie krojenie cebulki. Ja zawsze ją kroję w miarę drobno, w kosteczkę. Tak się zastanawiam, czy ta jedna mi starczy, ale myślę, że starczy. Dodam też czosnku. Zobaczcie na noże. Kolejny nóż zrobiony przez mojego Radia. Nie widać, jaki wykrzywiony. Jest. Ja się odczepię, ja stwierdzam fakt. Mistrz drugiego planu. Biorę mu spray znowu o zapachu, chciałam powiedzieć, o smaku masłowym. Tutaj mam troszeczkę zwykłego oleju. Spryskuję patelnię kilka razy, nie boli mnie to. Chwileczkę czekam. Olej już rozgrzany, także wędruje tutaj cebulka. Niech ona mi się chwilkę podsmaży. W międzyczasie nastawiłam wodę na kalafior, biorę się za mycie kalafiora. Jak widzicie, cebulka już jest troszeczkę przesmażona, tak więc wrzucamy tutaj wszystkie pieczarki. No i to niestety jest napisane, żeby przygotować w mikrofali, ale wiznęłam, słyszeliście? Żeby przygotować w mikrofali, także ja tym razem przygotuję ten makaron w mikrofali, ale następnym razem zacznę robić to samo, bo jak pamiętacie, jeszcze na starym domu kupiliśmy, jak to się nazywa? To właśnie do robienia takiego wegetariańskiego, warzywnego spaghetti i użyliśmy tylko raz. Także może uda mi się do tego powrócić, bo potrzebuję dużo więcej warzyw, zdecydowanie, bo ostatnio jakieś nie wiem, jak... Nie wiem, znowu jakoś troszeczkę zaniedbałam swoją dietę, znaczy swój sposób odżywiania, nie chodzi mi o dietę jako odchudzającą, ale za mało przemycam witamin i zdecydowanie to czuję. Także to zaraz wrzucimy do mikrofali, ale zaraz niech mi się troszeczkę te tutaj pieczarki zrobią, tam woda się cały czas gotuje. A ja się tymczasem może, kochani, wezmę za pokrojenie pomidorków, które już rano umyłam, bo mieliśmy je jeść do śniadania. I pomidorki kroję jedynie na pół.
Oj, nasze pomidorki. W tym roku, jak Wam mówiłam, poszliśmy właśnie, wzięliśmy dużo takich pomidorków koktajlowych, no bo z koktajlowymi jest mniejsza... Sorry, co tutaj mam? Z koktajlowymi jest mniejsza szansa na złapanie cholery. Zarazy, jakiej cholery znowu? Zarazy. Także postawiliśmy na koktajlowe. No, i mamy dużo koktajlowych, ale ja je po prostu uwielbiam. Dodajemy pomidorów. I ząb. Chciałam otworzyć i się nie udało. Dobra, jak to się robi? Trzeba podziurawić torbę, włożyć do mikrofali. Pieskowi gorąco, tak, Borysku? Gorąco tobie jest tam. Chodzą te biedne psy, szwędają się jak mogą, nie mogą sobie znaleźć miejsca. Takie to przykre jest. Dobra, troszeczkę tutaj zwiększę gaz, niech mi to bardziej troszeczkę wyparuje, że tak powiem. Dodam jeszcze pieprzu oczywiście. Trochę soli himalajskiej. Dużo, dużo pieprzu, bo ja pieprz bardzo, bardzo lubię. Boże, co mi tam za reklamówka leży? Oj. Dodam jeszcze takiego czosnku. Czosnek suszony. Nie wiem, czy to jest prawdziwy czosnek suszony. Tak? Bo tutaj nie ma żadnego składu, tutaj nie ma nic, jest po prostu czosnek. I to myślę, że chyba jest ok. Nie wiem, większość z Was się zna lepiej niż ja, także piszcie, jak to działa. Czy to jest prawdziwy czosnek suszony, czy taki oszukany. Wiem, że najlepszy jest jaki jest, ale muszę powyzbywać się swoich wszystkich zapasów, bo mam ich całe mnóstwo. Także używam tego, co mam. Zobaczcie, czy to nie wygląda jak zwykłe, najzwyklejsze spaghetti bolognese mielone. No tak to właśnie wygląda, tylko z mniejszą, można by powiedzieć, z mniejszą ilością warzyw, ale skoro jest tyle pieczarek, no to są tutaj same warzywa tak naprawdę. Kalafior wyłączyłam po niecałych 2 minutach, bo chcę, żeby on cały czas był taki, wiecie, chrupki, żeby była tam różna tekstura w tym jedzeniu. Dobra, to już jest zrobione. Pasta też już jest zrobiona. I ja przeważnie wrzucam sos do pasty, tym razem zrobimy na odwrót. Wrzucimy pastę tutaj do sosu. O, ależ to pięknie wygląda. Przydałby się jeszcze tutaj jakiś parmezan, ale no niestety nie kupiliśmy, albo niestety będzie zdrowiej. I tak to, kochanie, wygląda. Ładuję sobie na talerz. Proszę mi nie mówić, że dużo, bo za dużo warzyw nigdy nie jest. Do tego wezmę trochę tych moich pomidorków świeżych i trochę kalafiora. Smacznego! No i to samo sobie robię do pracy. Dobra, kochani, ja już gotowa do pracy. Już, jak widać, przebrana. Jeszcze ostatni łyk kawy, bo mam tylko 13 minut. Dobrze, że Radzie mnie wiezie. Jest na dworze 29 stopni, a ja będę w pracy, aż mi się normalnie chce płakać. Ale już do Radka powiedziałam, jakąkolwiek bym pracę nie wykonywała, gdybym się zrobiła, zdecydowała na paznokcie, nie? Gdybym robiła paznokcie, to bym pewnie też marudziła, że muszę siedzieć w domu i robić paznokcie. W sprodach. Dobrze, że nas nie ma. Tak, także... Robimy tą robotę, co robimy, nie narzekajmy. Jeżeli będzie możliwość awansu, tak jak ty zrobiłaś, albo zmiany pracy, tak jak ja robię, to proszę bardzo, ale tak... No, tak jest, jak jest. Płacą rachunki. Hejka, witam Was o godzinie za 5:03 rano. Co się patrzysz? Ja wróciłam do domu, bo zostałam na nadgodzinę, ale włączyłam się tylko po to, żeby Wam pokazać, jaką mi Radek przygotował kolację. Chyba myślałam, że wrócę o 12, no na pewno, bo miałam wrócić o 12 i już wam pokazuję, jaka kolacja. Ta-da-da! No co za kolacja, co? Takie kolacje dzisiaj widzieliście, jak jedą obiad, jak jedą lunch pracy, no i taka kolacja. Śniadanie też miałam jakieś takie dobre. Także no, super, super, piękny dzień. A Ty czemu nie śpisz? Czemu nie śpisz? Czekałeś na małżonkę współ? Spałeś. Nie, nie spałem i jak już wychodziłem po małżonkę, żeby po nią pojechać, to zobaczyłem SMS-a, że mam po nią nie jechać i mam spać. I, i spałeś. To no. Zrobiłem kolację. O. Ja już tym razem naprawdę się z Wami żegnam i do następnego razu. Pamiętajcie o kciuku w górę, no jeżeli się nie podobało, to w dół. Buziaki.